Ej, witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Ja jestem Ignacy, witam was w kolejnym odcinku z gry Offworld Trading Company. Wraz ze mną jest Soushibo. Witam wszystkich. Adi Ice. Cześć, 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 witam. Oraz Niedźwiedź. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Moi drodzy, odcinki będą się pojawiały teraz w takiej trochę nietypowej formie. Pojawiają się w tym samym momencie. Oczywiście ta notacja, którą widzieliście na początek, przeniesie was do odcinków, które w tym samym momencie wyszły na kanał chłopaków, więc zachęcam do sprawdzenia. Gramy w systemie 2x2. Ja gram tym razem z Soushibo. W poprzedniej grałem z Adim, więc po prostu teraz troszeczkę robimy zmiany małej. No ale cóż, kontynuujemy. Poprzednią grę nie będę mówił, co się zadziało, więc oczywiście zachęcam was gorąco do sprawdzenia poprzednią. W tym samym momencie pojawiła się już gra u Niedźwiedzia na pewno, ale u chłopaków również, więc zachęcam jak najbardziej. Lecimy zatem. Jak tam masz, jakie masz plany, panowie, na grę dzisiaj? Ja mam taki plan jak zwykle, wiesz. Przeżyć? Wygrać? Rozjebać niedźwiedzia? Wiesz, no musimy to wygrać, wiesz. No Jezu, ile wody. Ach kurde, to na wodzie to się chyba będzie ciężko tutaj porobić, co? Co leży? Co ty zrobiłeś? O, ty zrobiłeś tam. Zrobiłeś to. Standardowo. Co potrzebujesz do rozwoju? No to co robię w zasadzie, więc ja jestem teraz samodzielny tak naprawdę. A, ekspansiwem grasz niedźwiedź teraz? Okej. Okay. Tak, zaryzykowałem. Niedźwiedź, masz tejma? Nie, tylko trzy. Czekać chwilkę, jestem troszkę opóźniony w rozwoju. Nie masz tejma żadnego. No kurde, Ignacy, tak. A co byś chciał? Co zależy, co chcesz, żebym postawił? Lewa strona mapy. Zobacz sobie. Tak na szybko sobie to zobacz. Strona mapy, ale tak całkowicie lewa strona. Aha, chodzi ci o to takie te. Tak. Dobra, już jestem. Mógłbym kupić Claima w sumie. Halo, niedźwiedź, sąsiedzie mój, kochany. Słucham. Jesteśmy już sąsiadami, słuchaj. Super, nie? Tylko będziemy fajnie, tak po sąsiedzku. Będę dzisiaj na kawę przychodził. Jest trzypoziomowe żelazo, nie? I ono jest moje. Wiesz co, tam właśnie mój Claim chce polecieć, słuchaj, co ty na to? Nie podoba mi się twoje podejście do gry i proszę... Zaraz tam będę. A ty ciesz się, że to nie ja. To ty możesz teraz tam pójść. Kurczę, no. Powiem wam, że to jest tak słabe. A co jest słabe? O rozbudowę tą, no tym ekspansiwem, wiesz. Czemu nie mi tylko grasz tymi ekspansiwami? Nie wiem, bo nigdy czym innym nie grałem, to się boję, wiesz. Okej. Okay. Czemu grasz tylko ekspansiwem? Bo nigdy innymi nie grałem. No to... Tak to jest. To jest błędne koło trochę. Trochę tak. Trochę jest to błędne koło, no. Co zrobię? No niestety. Expansive Colony Expanded. Kto gra ekspansiwem jeszcze? Mój. Dobrze, ja nigdyś nawet nie planowałem, wiesz, że przyjacielu, ja nie jestem taki. To jasne. Ignacy, ty grasz ekspansywem? Nie, niedźwiedź. Mr. Freaksu, masz narysowane. Niedźwiedź jak... Aha, bo ty wydobywasz to, co ci jest potrzebne do rozbudowy. No dobra. Tak się w ogóle startuje, ja tak zawsze startuję. To jest nic nie warte. Tak zawsze robię. Takie gówno. No, bo nie przewidziałem twojego planu, że w każdej grze zajmujesz, kurde, w geotermale. Wszystkie. Ale widziałeś to? Nie, wyleciałem pierwszy, szybciej, przed tobą. No wyleciałeś szybciej, ale ja zobaczyłem i one leciały równo. I one w jednym momencie tam doleciały. No to widzisz, mój buf... Nie, nie patrzyłem, bo wiedziałem, że i tak wygram, więc nie ma problemu. Przepraszam, ja to było niemiłe, nie powiem. Nie powinienem był tak mówić. Kiedy Adi się skupiał nad tym, po prostu całe swoje myśli na to pytam, to... No ja na wszystko się skupiałem. Nawet nie spojrzał. Moimi myślami. Nie, ja to byłem gdzieś daleko już. Adi, poszedłem w to. Dobra, no spoko, ja też. Bo widzę, że ten... Dobra. To będziemy to sobie szarować. Tak, no spoko, już. Będziesz szarował wodę, bo jej nie mam. Mogę coś ci podszerować, jak chcesz. A nie, ja nie potrzebuję, żebyś mi szarował, wiesz? No teraz ci się może przydać. Czy masz wydobycie? To masz. To i... No nie potrzebuję ci szarować. Zresztą ja ją sprzedaję, więc mi nie szaruje. Okay. Może byś w to poszedł, co tylko ja szaruję? Znaczy, nie to, Dobre. Tylko w to. Musisz pomyśleć coś... A, masz deal! Chciałbym... To niedźwiadek zaraz będzie miał problemy, on gra ekspansywem. Gdzie? Już wiem, gdzie on będzie miał zaraz problemy, panie niedźwiedziu. Panie pulchnie. Gdzie na prądzie? Wiem, gdzie oczywiście. Ja będę miał problemy. No,
Na stali też nie urośniesz, przyjacielu, jakby będziesz sprzedawał tak szybko. Ja nie sprzedaję żadnego stali. O co ty mnie podejrzewasz w ogóle? O to, że tylko jedynie produkujesz na 200 milach i masz dwie kopalnie obok siebie metalu, który jest warty teraz 7, ta kopalnia nawet stojąc obok ciebie niedługo nie będzie nierentowna. No prąd będzie za drogi. Jaki tam prąd? No wiatrówki już są budowane. Leci z wiatrówkami i buduje obok mnie dziapak. Aj, spokojnie. Nie podoba mi się to, że ty mnie obserwujesz ciągle. Ja w ogóle czemu ty się obok mnie postawiłeś? To jest mój śnieg. Ja tutaj. To jest bardzo dobra lokacja, zasadziłem. Przyjacielu. Sam zasadziłem ten śnieg tutaj, proszę mi go zostawić. To jest moja lokacja i ja tam byłem, że tak powiem, ona jest, że tak powiem, przynależna do mnie, etnicznie moja. Ty chyba znasz ten termin, kiedy nie? Pradziadek niedźwiedzia ruszał na Marsa. Mhm. Dotarł w to miejsce. Słuchamy. I tutaj właśnie powiedział, że tu jest, prawda, ziemia. Powiedział, niech stąpi duch mój. Niech stąpi duch mój. I odnowi oblicze ziemi. Co to jest takie, bo generalnie bardzo mało śmieszne, że nie śmianie się z religii katolickiej, co jest generalnie trochę żałosne. Więc nie, tak. Jest śmianie się. Tak trochę bardzo, żałosne. Ja bardzo, ale to bardzo szanuję. To w takim razie ja cię nie szanuję, bo jesteś żałosną kreaturą. Co ty na to? Co na to, przyjacielu? Odpowiesz. Co ja mogę powiedzieć? Co ja mogę jak zwykle nic. Na kogo zaraz będzie? Jak zwykle nic. Co ja mogę powiedzieć? Dokładnie. Ja no jestem takim małym karaluchem. Właśnie. To jest słowo klucz. To jest słowo klucz. Jak można cię określić? Bardzo się cieszymy, że sam to odkryłeś. Teraz będę płakał. Przerażająco żałosny. Tylko tyle mogę powiedzieć. Będę płakał. To geothermal vent. Dobra. Jak tam ten Ignacy? Ty tam potrzebujesz tego może? Wiesz co, zawsze, bo to wtedy mam taniej rozbudowę. Nie? No ja też potrzebuję tego do rozbudowy, tak szczerze powiedziawszy. Bo aluminium obydwaj potrzebujemy, dlatego ja zawsze startuję z kopalnią aluminium, się dziwię, że tego ty nigdy nie robisz. Bo ja już tak kiedyś robiłem i to się nigdy nie opłacało, tak? Wiesz? No każdą grę tak gram, szczerze powiedziawszy. Pod swoje gram, że tak powiem, nie? Cieru, może zainwestować troszeczkę w wodę? Jakbym nie inwestował. No toś tak słabo szerujesz. Plus I need H2O. To mam rozwiązanie. Będzie dobre rozwiązanie. Dobrze. Co ty wyprawiasz, niedźwiedziu? Ice Condenser. Niesamowity pomysł. Super sprawa, nie? Za dużo claimów masz chyba, co? Ja nie. Wcale nie gram expansion. Jasne, misja. Jeszcze gra z ekspansywem gra jeszcze mu mało claimów, no po prostu szuja. Ciebie, Ali, to nigdy duch nie odnowi, po prostu, ja nie wiem. Ja nie rozumiem. Pyk. Oj, jaka żywność jest droga. A nie widzę, Ignacy już to wie. Nie w życiu. Wcale. Znaczy, mam tylko jeden budynek do niej, to jest, żebym ja tylko za nią nie płacił tyle, to o to chodzi. Tylko i wyłącznie. Też bym w to poszedł, ale wody nie mam, bo ktoś tam miał na stało patrzeć i jak zwykle... Nie wyszło. Wy jesteście naprawdę, jesteście najlepszymi sojusznikami po prostu ever. No. Się zawsze kłócić o wszystko, jednak czasami wam się nawet uda wygrać. Jest niepojęte. Grałem z Adim, to się grało mi tak rewelacyjnie. To jest technika taka. Jeszcze nie grałeś ze mną w teamie, Ignacy. Ja czekam na ten dzień. Ja nie mogę się doczekać po prostu. Będzie naprawdę Ignacy, że przegracie. No, domyślam się, że tak będzie. Okej, czyli jak dobrze widzę, Niedźwiedź jest jedynym gościem, który nie ma prądu innego poza wiatrem i jeszcze buduje kolejny wiatr teraz. Czyli to nie jest tak. Ja nie jestem przygotowany na... Na wiatry. Na szczęście jest ze mną w teamie i mu szeruje to. Okej, okay. Spoko, to trochę więcej zarobię po prostu i tyle. Że tak powiem, na waszych pieniążkach. To jest naprawdę, sam nie potrafisz prądu zrobić, tak? Sam nie potrafisz prądu. Ja mam bardzo dużo prądu. Ja mam właśnie aż nadmiar prądu, stary. No to masz nadmiar i jeszcze kradniesz. To no bo żeby go sprzedawać, no co jest tym dziwnego? Żaden szanujący się kradzie i nie kradnie prądu. Nie chcesz mi tam jakiś aluminium albo stali udostępnić? Nie masz za dużo? Bardzo proszę. Przydało. Chcesz to używać. Znaczy ja też chciałem tego użyć, ale jak chcesz pod pilnie, to używaj. To niewiele warto w sumie. A kurwa, tu po jeden kosztuje. Dobra. To tylko tyle mam. To 1600 zaoszczędzę, wiesz? To tyle mam, stary. Nie pomogę w takim razie bardziej. Okej, poszło. Poszło. Chociaż tyle. O, co na paliwa idzie w dół. Mhm. Dobrze.
paliwa tlenu. A, tlenu, to dożyliście. Rzeczywiście, tlenu. Przepraszam, że się pomyliłem. No wybacz, wyruchaj mnie w dupę. Nie chcę. Nie mam takich poglądów, niestety, przepraszam. To się kurwa najgorszymi sojusznikami w historii w ogóle tej gry chyba po prostu. Tak was ściśniemy, prawda, mój przyjacielu? Tak. Chęcią, przyjacielu. A powiedz mi jeszcze, Soul. O, właśnie. Jak tutaj jest u ciebie sytuacja? O tu. W czym? Pokaż. A wiesz co? O, mogę coś tam zrobić. Ale nie przesadzaj. No nie, 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 nie w tym. A nie, poczekaj, w drugą stronę. Nie w tym, o w to. W to. Nie, to tu. Kurde, no ale ja się z tego utrzymuję, nie? Mi to jest potrzebne i do rozbudowy ja to handluję. Żeby sprzedać. No, domyślam się. 9, 1000, 16, okay. 1000. So. Znaczy tak przydałoby się bardzo nawet. Co by ci się przydało? No a to. Dlaczego ty to potrzebujesz, powiedz? No tak samo do tego czego, co ty. Nie no sprzedasz. No to mi też by się przydało, tylko że ja wiesz, że ja mam zero. To nie działa. Okej, okay. No to słabo. No dobra. Możemy tak zrobić. Tu popracujemy. Dobra, nie, 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 spoko. Dałem radę. Ta cisza nastała. No bo wiesz co, ja bo jest dużo myślenia. Potrzebuję, wiesz. Dużo myślenia, dużo kombinowania. Jakie tam myślenia? No tak, ale ja na stali 36 tysięcy nie potrzebuję. No, że ty nie myślisz, nie oznacza, że inni nie myślą. Wiesz? No. Tak, zróbmy. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Z niedźwiedzią widzę, że po prostu tutaj ta część, kurde, księżyca zostaje zabudowana na hardo po prostu. Marsa. Marsa, przepraszam. Marsa. Przepraszam. Czy to nie smutne? Kurwol zarabia na stali, w chuj. To już chyba, chciałeś mnie underground nukiem zaatakować. Ja potrzebuję o dwa. O! Co tu się dzieje? Halo? Przyjaciele. Tam jakoś masakr... Dobrze, że my żyjemy w pokoju. Co się stało? Zostałem z underground nukowany. Okej. Serdża jakiegoś w ogóle na twarz. Dziękuję kolego, kocham cię. Ja bardzo sobie zawsze ceniłem naszą przyjaźń i wspólną pracę, więc nie wiem, o czym mówisz. Oczywiście, dobra. Oczywiście. Ja kupuję Adiego już, wiesz? Spoko, to zrób to. Jakie kupujesz Adiego? A ty się nie daj kupować. Ja inwestuję w to, widzisz to? Ja w to inwestuję, widzisz? To inwestuj. Inwestuję. No, moja wina, że tani, trochę zapinął mi szerować odpowiednie rzeczy. Szeruję wszystko. O Jezu, faktycznie, ale tani jest Adi. To ci pomogę Adi, trochę. Ale to... Adi, co ty robisz? Adi, ogarnij. No, wykupimy Adiego, kurde. Dawaj go, złapiemy na szybciocha. No i już jest po mnie, no i dzięki. No i dobra. Adi, ale jak mumina, kurde, ja już widzę ten smutek na twarzy po prostu Adiego. Akurat nie. Nie? Nie sobie jakoś... Pogodził jest. Pogodziłem się. No stanąłeś strasznie w miejscu w sumie, Adi, nie? Z tego co widzę. No czemu tak bardzo chciałem mu pomagać? No na wodzie mu widzę, że strasznie chciałeś pomóc. Ty, ale na co ty krzem bierzesz mi? Nie, na nic, no, nie użyłem go nawet. To czemu tracimy? Nie wiem, nie użyłem go ani razu. Do niczego go nie użyłem. Nie mam żadnego budynku pod... Nie, dobra, już jest na plus, co się stało, wiesz? Coś może było jakiś chwilowy, wiesz. Zostawcie mojego sojusznika w spokoju, jest bardzo dobrym sojusznikiem. Proszę mnie go zostawić. To jest mój najlepszy przyjaciel. To zacznij coś robić, najlepszy przyjacielu. Coś nie wyszło. Wyszło. Miało wyszło. Nie widzę, ale dobra. Błąd. Okay. Błąd. Dobra, bo, nie masz przypadkiem energii? Dobra. No tyle mogę ci dać, o. Damy radę chyba, nie? Jest na plusie razem. Chociaż tyle, nie? Dobra,
Nieźwieś, ty w ogóle cokolwiek robisz w tej grze. Uważaj na żarcie, mam budynku. Zaczyna rosnąć cena. Mam widzę? Problem z wodą. Pytam się. Stary, ja mam ja jestem samowystarczalny, jeżeli o to chodzi. Ale co mam z tym zrobić, jak ja mam problem z wodą, którą ty miałeś mi dostarczać? Więc to twoja wina. Jeden Adi. Dobrze, jest chyba okej, okay, jest chyba okej, okay, odnoszę takie wrażenie. Kupujemy go dalej. Dawaj, zjedzmy go. Zakupy. Dobra, GG. Dzięki za grę, panowie. No, widzę, że nieźle próbujemy nie jeszcze wykupić. Już nie kupili przecież. Już nie kupiliście. Mówisz? Mhm. I na co jest tani? I na co to jest tania lanka po prostu? Ile to kosztuje? No niutko, ile to... No, to za niutko. To więcej przestań mi, przestań mi wysyłać surowce. Pan, proszę bardzo. Co nagle tak zdrożał ten Adi do 30? A, spłacił debet. Na 33 zaraz będzie? Nie, kupił jedną akcję swoją, dlatego musisz jeszcze tą akcję wykupić. Albo ja ją muszę wykupić. Bierzesz jego czy ja mam to zrobić? Kupuję. Wiesz co, on 33 tysiące kosztuje, go zaraz kupię, ale może chcesz go kupić? Nie, i tak mimo wszystko SoulShibo mnie dostanie. Weź SoulShibo, tak, SoulShibo i tak go dostanie, nieważne kto go kupi. Dobra, to ja nie mi da się kupować w takim razie. Zostaw mnie w spokoju, imperialisto. No nie, zapop mnie, dobra, to ja go kupię. Wiesz. Kupuj go. Jesteś złym człowiekiem, Ignacy, ja zawsze to wiedziałem. Jeszcze, wiesz. To troszeczkę muszę tu podrobić. Jesteś bardzo złym człowiekiem, Ignacy. Ja zawsze byłem po stronie tego drugiego człowieka. Dobrze, dobrze. Zawsze. Niech będzie. No to kupcie. Ale jeszcze mogę się... Wykup go szybko. Dobra, super. Dobra. Mamy go, czyli teraz niedźwiedź już nam pozostaje tylko. Upgrade, co to znaczy upgrade? Aha, może go ulepszyć sobie i dostaniesz tak, dostaniesz jego. Ale kiedy skąd ja wiem, czy ja jego buduję, czy siebie buduję, bo nie wiem. Nie, klejmy są w jednej kupie już wtedy. Tym się nie przejmuj już wtedy. Dostajesz po prostu klejmy dla siebie i tyle. To jest chyba zawsze dobre praktycznie. Dlaczego odbudował, wszystkie budynki? Nie rozumiem. Zburzyłem wszystkie budynki, jakie miałem. Może nie zdążyłeś? Nie, zburzyło. Zburzyło, ja jak widzę. To zburzyło. Ja nie widzę, żeby coś zburzyło. Wodę. Ja zburzyłem teraz. Ja zburzyłem wodę, bo ona mu się w ogóle nie opłaca. Ale widzę, że reszta budynków jest postawiona. Co jest? Uj, jeden problem mamy. Jaki? No, dobra, nie mamy jakiegoś straszliwego problemu. Z niczym nie będziecie mieć problemu. Wątpię, że nie wiesz, co sobie poradzi w tym momencie. Dziękuję za zaufanie, mój dobry sojuszniku, przyjacielu, który nie, zawsze mnie wierzy. Dobra, ja tu dostawię trochę nie istnieje, rzeczy. Więc... No bo Jim poszedł w rzeczy, które... Bo ja właśnie to mnie zastanawia, bo ty poszedłeś w pewnym momencie w szkło, nie? Tak, zobaczysz po prostu później, jak wyglądała moja gospodarka, jak wyglądała twoja. W złym momencie ty... mnie kupili, bo moja... Byłem na samej górze tabeli, nie? Patrząc pod względem ale ten, ty szkło, ty szkło poszedłem, nie? Na wszystko poszedłem, co jest potrzebne. Karbon, prąd... Ja myślałem, że ten, że to szkło będzie sprzedawał nam paliwo, chciałem robić wszystko, żeby tylko przetrwać. Ej, czy tobie potrzebny jest ten? Jak coś tobie... O, znaczy, ja to nie tak... sprzedawaj, oczywiście, tylko wykorzystaj do budowy, nie? Wiesz co, no teraz to jest... Nie, możesz wyłączyć na razie. Jak będę potrzebował, to krzyknę. Co, bo ja bym to... Aha, i nie produkuj żarcia przypadkiem. To jest tak po prostu. Wiecie, że możecie praktycznie wykupić niedźwiedzia? No, jakbyście wykupili tak, jego akcję, czy na to, co wy posiadacie, to praktycznie... Chyba są, masz dużo banku, odnoszę takie wrażenie. Banku, że... Hajsów masz chyba dużo. Wydawać ci jeszcze prąd, czy nie? Jeżeli chcecie teraz sprzedawać wszystkie dużo, surowce, klika się Ctrl-Shift-N, taka mała jest informacja. Jest niedźwiedź. No, tutaj. No, już możecie go kupić. Ja go nie mogę kupić, na pewno. No nie, ale połączonymi siłami. A, połączonymi. No dobra, no połączonymi możemy, nie? Jedna osoba go nie kupi, ale we dwójkę dacie radę. Naprawdę, popatrz na to, ile posiadacie pieniędzy. Ile on kosztuje? On kosztuje 427 tysięcy. Kupuj go! Ty im podpowiadasz, ty głupi menelu! Wy jesteście dobrymi sojusznikami. Dobra, dawaj, tak dokupuj go, Saul. Żebyś dał radę. Aha, dobra, sorry. No. Zagapiłem się, no wiesz. Teraz Saul go wykupujesz całkowicie, no. Możesz shiftem chyba go kupić, czy nie? Nie, bo to się chyba muszę kupić. Nie shiftem. I teraz jeszcze jedno maksy. Nie musisz. No dobra, ale później jeszcze dziękuję, Adi jest najlepszym sojusznikiem ever. Tak, naprawdę. Bardzo dobry sojusznik. I polecam wszystkim takiego sojusznika. Jeszcze teraz jednego stoka kup tego stoka są. No ale to i tak go nie kupię jeszcze. Dziękujemy bardzo. A ty przecież zawsze jeszcze na koniec. Tak. Aha, ale bo nie, jak bo na swoje aukcje.
Dobra, no, moi drodzy, dziękuję wam bardzo serdecznie za grę. Jak widzicie na załączonym obrazku... Niedźwiedź był nawet dobry. No właśnie, widać po chyłom tego, równie Adiego. Idzie w dół, no teraz bardziej. Aha, twoje akcje drożały, bo cię wykupywaliśmy, okej, w ten sposób. Ale nie, to mnie wykupali się w pewnym momencie dopiero, tam widać jak tego, więc zaczęliśmy. Cię wykupywaliśmy, tak, to do tego czasu byłem w zasadzie wyżej od ciebie. Soul bardzo dobrze zagrał, tylko z wykupienia niedźwiedzia. To na samym dole. No. Adidog wykupienia był najdroższą akcją w sumie, nie? No, żeby był kupowany po drodze. Dobra, moi drodzy, tak czy jak wam bardzo serdecznie... Adidog mocno spadł, ale się... Halo, panowie, ja chciałem się pożegnać. Mogę? Dziękuję. Dziękuję. Ja wam bardzo serdecznie dziękuję za uwagę. Na mną był Adi, Soul, Niedźwiedź. Widzimy się w kolejnym odcinku. Inne odcinki oczywiście zachęcam do zobaczenia na adnotacji. Są już w tym momencie na YouTubie, więc zapraszam do spojrzenia. Ja bym Ignacy, wy byliście wy, a to był O4 Trading Company. Trzymajcie się ciepło, pa, pa.